Siemanko, cześć, witam w 13 odcinku Tibilskiego Tygodnia. Mamy poniedziałek i dzisiaj udostępnię 12 odcinek, który lada moment prawdopodobnie dobije 500 łapek, więc już teraz dziękuję i zapraszam, żeby tutaj też łapeczka się zgadzała. Poniedziałek i na samym początku tutaj mam dopisane info odnośnie tego, ile 12 tydzień zebrał, czyli 63,1. O tym zapomniałem. Filmik robisz? Robię. Pozdrawiam. Skupienie. Więc tak, lecimy już z tym, co się dzieje. Pozdrawiam również. Co się działo tak naprawdę? Hunt na Enigmie, Hazard 8, Forwok, 2 godzinki, już po dublu, no to schodzimy na hunty dwugodzinne. No i co tutaj można powiedzieć? Żadnych prei nie było, nic nie odpalałem, już manto wywalone z prei. Tyle. 2,9 z tego było mojej działki. 78,9. Pyk. A, no i jeszcze była taka śmieszna sytuacja, którą teraz sobie widzicie. Pierdalaj z mojej ziemi! Nie wierzę! Nie wierzę w to! No i sprawnie możemy teraz przejść sobie do bossów. A bossy były następujące, czyli Magma, Brainstealer, Monster, Trójca, Timirka i tyle. Więcej tego nie było. Resetik, Collect All, 370. No to 300 set dopiszmy, już niech będzie te 300. Pyk. Czyli mamy 129,2. I tak się kończy poniedziałek. Zobaczymy, jaki będzie wtorek. No to wtorek na szybkości ogarniamy sobie, co się takiego działo. Hancik, Enigma, Hazard 8, 3 godzinki, Forwok, Prey odpalony na Riptory, na Expa 2 godzinki, po 2 godzinkach już nic innego nie miałem. Tego mojej działki 4,2, czyli mamy 133,4. I tyle było z tego hunta. I lecimy teraz z bossami, których za wiele nie było. Magma, Brainstealer, Trójca, szybki reset, Collect All, 200k. Bez niespodzianek, bez złota, bez fioletu. Dopisuję 200, mamy 0,6. I tyle. Łatwo poszło, szybko poszło. Środa. No to środa, jedziemy z tym, co mamy na ekranie, czyli następny hunt na Enigmie, Hazard 8, Forwok, 2 godzinki. To jest akurat bardzo rzadki hunt, kiedy nikt nie miał preya na damage. Bez prey, ale za to z Plunderem? Nie tym razem. Niestety, Plundera, Robaka też nie było. I z tego mojej działki 2,9, czyli mamy 136,5. Oj, no, 136,5. Pyk, no i bossy. Bossy jakieś tam były i w sumie je tutaj widać. Bubble, Brainstealer, Timira, Trójca, Monster i Tarbas. Tarbas, który dzisiaj był boosted, wbity i jest 43,60. No i co? Collect All, 665, żadnego złota, żadnego srebra. Bossy coś mnie zaczęły nie lubić za bardzo. 137,1. I tyle. Lecimy z czwartkiem. No to czwartek i zaczynamy od huntów, które widać na ekranie. Pierwszy z lewej. 2 godziny 40 minut na Norcie, Enigmie, Hazard 8, Forwok. Tutaj w sumie nie ma nic więcej do dodania, po prostu hancik, plunderka, brak i tam było moje działki 3,9. Drugi hancik na Enigmie, ale godzinka na Soulcie, pozostałe 40 minut powiedzmy na Norcie, też Forwok, ten sam team. I tyle w sumie. Moje działki 2,2, czyli łącznie 6,1. Dopisuję i on 43,2.
I tyle z huntów. No i przechodzimy tutaj szybciutko do bossów. Tarbaza nie liczymy, bo był wczoraj. Timira, Brain Stealer, Monster, Magma, Trójca i Finowęg. Tyle. Nic więcej nie było. Resecik, Collect All, 648k. Żadnego złota ani fioletu nie było. Coś te bossy się na mnie troszeczkę obraziły. Można powiedzieć, 600 sobie dodam, czyli mamy 0,8. Nie to. O. 8. I tyle. Zobaczymy, jaki będzie piątek. Może troszeczkę bardziej szczęśliwy. No to piątek i zaczynamy od tego, co jest na ekranie. Czyli znowu Enigma, Hazard 8 w czwórkę. 2 godzinki na Norcie, 30 minut dokończone na Soucie. I w sumie tyle. Mojej działki 3,3, czyli mamy 147,1. I już właśnie to tutaj ogarniam. I przechodzimy też szybko do bossów, których za wiele nie było, ale coś tam wpadło. Timira, Trójca, Finowęg, Monster, Magma, Resecik, Collect All, Milion. Milion i bossy coś tam się poprawiły, bo wypadł ten Palworm Scalp warty 489k, więc spoko, fajnie. Milion sobie doliczam, czyli mamy 148. I tyle, może sobota będzie szczęśliwa. No to sobota po finale Ligi Mistrzów. Jeden hancik, 3 godzinki na Enigmie. Całe 3 godzinki na Norcie, Forwok, żadnego preja nie miałem i moje działki z tego było 4,5. Plunderka oczywiście brak, ten robak się już chyba nie pojawi, tak coś mi się wydaje. Ciężko, naprawdę ciężko, żeby się pojawił. No i tyle, jeżeli chodzi o tego hunta jednego. Przechodzimy do bossów, których trochę coś tam było. Zelosik, Brain Stealer, Magma, Timira, Trójca. No i Plak zabity, tako solo. Collect All. 749, żadnego złota, żadnego fioletu. No, ten tydzień w dropy takie bossowe to niezbyt. 700 sobie dopiszmy, czyli mamy 153,3. I tyle. Ostatni dzień, niedziela. No to niedziela. Ostatni dzień tego odcinka. W sumie taki jak wszystkie poprzednie, czyli hancik. 2 godzinki na Enigmie, Hazard 8, pełne 2 godzinki na Norcie. Forwok, ten sam teamek, 2,9 mojej działki. Plandera, jak można się spodziewać, nie było. 156,2. No i sprawnie przechodzimy do bossów, czyli Monster, Magma, Brain Stealer, Trójca, Timirka, Razagorn. Nic więcej nie było. Collect All i mamy 426, żadnego fioletu, żadnego złota. No lipny ten tydzień ogólnie w te kolory. No ale co zrobisz, nic nie zrobisz. Dopisujemy sobie, mamy 0,6. I tyle z bossów. I tym samym zamykamy ten odcinek. Tydzień 13 z wynikiem 30,6 kk. I na koniec takie małe informacje. Poniedziałek, jutro poniedziałek. Zacznę oczywiście 14 odcinek, a przy okazji będzie na tibia.com, tibiopedii zapowiedź ostatnia letniej aktualizacji 2023. Prawdopodobnie nie dam rady jej nagrać do 14, bo mam drugie zmiany, wrócę dopiero wieczorkiem, więc materiał z tej zapowiedzi można się spodziewać najwcześniej, myślę, we wtorek o 10, tak to wleci. No i to będzie materiał dotyczący tego, co najlepsze, czyli nowych przedmiotów, które będą z tych nowych miejscówek. Rotten Blood, chyba tak to się nazywa, jak dobrze pamiętam. No i co, tylko czekać i patrzeć, co tam jest. Zobaczymy, co tam Cipsoft nam przygotował. Mam nadzieję, że wpadniecie na tamten materiał i na następny tibijski tydzień, który już będzie za tydzień. Tyle. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę, subskrypcję, komentarz. Do następnego. No i cześć.